z falą optymizmu miejskich urzędników i wrocławian, jednak o decyzji lokalizacji Europejskiego Instytutu Technologicznego zadecyduje Bruksela. O tym, jak klaruje się sytuacja w Brukseli, opowie nam pani poseł Lidia Geringer-Teodenberg. To nie do końca jest tak, że zadecyduje Bruksela, bo naprawdę to zadecyduje Rada. A Rada to są przedstawiciele wszystkich 27 krajów. Tak na dobrą sprawę to premierzy, czy kanclerz w przypadku pani Merkel, czy prezydenci innych krajów zadecydują o tym, gdzie będzie miała miejsce siedziba Rady Zarządzającej i gdzie będzie któraś ze wspólnot wiedzy i innowacji, bo na razie się planuje utworzenie dwóch. Wspólnoty powstaną tam, gdzie jest dobrze rozwinięta już infrastruktura, gdzie doinwestuje się istniejące już centra badawcze, które dadzą bardzo szybki efekt, jeśli chodzi o nowe technologie. Rada Zarządzająca powstanie tam, gdzie z kolei Rada Europejska podejmie decyzję polityczną, bo to będzie tylko i wyłącznie decyzja polityczna. Zatem nasi lobbyści, nasi negocjatorzy, dyplomaci powinni w tej chwili toczyć wiele, wiele rozmów z pozostałymi członkami Rady, żeby przekonać ich do tego, żeby Wrocław miał taką siedzibę Rady Zarządzającej. Szans jest bardzo wiele, ponieważ po pierwsze, prawie na pewno jedna z tych struktur Europejskiego Instytutu Technologicznego będzie w nowym kraju członkowskim. Powinna być w dużym kraju członkowskim, więc tu spełniamy jak najbardziej te warunki. Natomiast oczywiście zabiega bardzo wiele miast, zabiegają państwa. Wśród nowych my jesteśmy jednym z 12. To też trzeba wziąć pod uwagę. Ale wydaje mi się, że te wszystkie zabiegi, które do tej pory zrobiliśmy, są mało widoczne. Ale ostateczne decyzje zapadną dopiero teraz, w czasie prezydencji słoweńskiej, czyli właściwie do wakacji, do 1 lipca. Słowenia przyjęła sobie to jako jeden z priorytetów i teraz toczą się najważniejsze rozmowy. Dobrze, że mamy już nareszcie ciało, które jest odpowiedzialne za to, z panią Kudrycką na czele. Co więcej, pani Kudrycka była europosłem, więc doskonale zna sposoby negocjacji w Unii Europejskiej. Jest coraz większa szansa, więc jakby troszkę bliżej. Ale ja się w ogóle cieszę, że ten instytut powstaje, dlatego że on miał nie powstać. Po pierwsze, jak słyszę, że powstanie uczelnia, nowa uczelnia europejska, to jest oczywiście nieprawda, dlatego że takiej uczelni nie będzie. Ona miała powstać tak, jak to proponowano wcześniej na wzór MIT, ale takiej uczelni nie będzie, ponieważ inne uczelnie europejskie natychmiast zaprotestowały. Poczuły, że najlepsi uczeni zostaną wyciągnięci z ich uczelni i poczuły, że fundusze unijne, do których się przyzwyczaiły, być może mogą zniknąć. Zatem ten pomysł został totalnie storpedowany i jeżeli gdzieś czytam czy słyszę, że powstanie wielka uczelnia z noblistami w Europie, to jest po prostu nieprawda. Te uczelnie już są, tylko teraz sieć ich połączeń powstanie z administracyjną radą zarządzającą, która będzie miała za zadanie rozdzielanie środków, pozyskiwanie środków. Nie ma części tego projektu, który niestety nie ocalał, która mówiła o tym, że w całości będzie finansowany z unijnych środków. Unijnych środków będzie tylko część i to nieduża. Zatem te ciała w strukturze EIT będą musiały same pozyskiwać środki. No i tych środków oczywiście nie pozyska się, jeżeli to będzie krótkoterminowe działanie. Ja się bardzo cieszę jako poseł sprawozdawca opinii prawnej. Udało mi się przeforsować jeden kluczowy zapis, który mówił o tym, że nie będzie to projekt pilotażowy na 3-5 lat, tylko to będzie agencja, tak jak agencja Frontex na przykład, którą mamy w Polsce. To będzie agencja, która ma swoje stałe dofinansowanie, swoją linię budżetową i swoją przyszłość. Więc jeżeli powstaje taki twór stały, to łatwiej mu jest pozyskiwać środki z biznesu prywatnego, bo biznes prywatny nie kieruje się sentymentem. Jak widzi, że coś jest stałe i rozwojowe, no to dofinansowuje po to, żeby móc później te nowe technologie i innowacje po prostu sprzedawać. Zanim jednak będzie zadecydowane o lokalizacji, twarda walka polityczna, proszę nam powiedzieć, czy Wrocław jest rozpoznawalny w tej walce, czy jest kojarzony na arenie międzynarodowej? Jest wymieniony jako jeden z kandydatów. W tej chwili jest 7 poważnych kandydatów, wśród nich Wrocław, o których się mówi. Natomiast nie znaczy, że nie pojawi się jakiś inny kandydat w ostatnim rozdaniu, w ostatniej rozgrywce. To nie Komisja Europejska, tak jak się pisze często w gazetach, będzie o tym decydowała. Komisja Europejska przygotowuje tylko wniosek,
a ten wniosek będzie głosowała albo negocjowała później Rada. Kiedy to nastąpi, trudno w tej chwili powiedzieć, ale wydaje mi się, że najpóźniej przed przejęciem prezydencji przez Francję. I wszyscy chcą, żeby to było za prezydencji słoweńskiej, ponieważ Słowenia jest małym krajem, ambitnym, niedużym i sama nie aplikuje. Natomiast w przypadku Francji mogłoby to być zupełnie inaczej przeprowadzone, ponieważ Francja również aplikuje o jedną z tych siedzib i wtedy mogłaby mieć większy wpływ na to. Więc wydaje mi się, że w maju najprawdopodobniej, kiedy będzie się odbywał szczyt Unii Europejskiej, ta decyzja zapadnie. Ale oczywiście ona jest w tej chwili przygotowywana. Trzymajmy kciuki za Wrocław. Ja wierzę, że jak się chce i jak się działa w tym kierunku, jak się zakasuje rękawy i nie popuszcza, to w końcu dostaje się nagrodę jako sukces. Moje ostatnie pytanie. Jak właśnie ocenia Pani szansę? Widzę, że jest Pani przepełniona optymizmem, ale czy to jest uzasadnione faktycznie naszą kandydaturą? No, trzeba próbować. No, jak się nie próbuje, to się na pewno nie wygra, tak jak w totolotku. Jak się nie zagra, to się na pewno nie wygra. Jak się zagra, to się ma szansę. Wiadomo, że ta szansa w totolotku jest bardzo mała. Tu jest dużo większa. Tu jest dużo większa. Ale jak mówimy już o tym, jak konkretnie kalkulowane są szanse na zimno, to każdy z krajów członkowskich chce mieć jakąś agencję, jakąś instytucję unijną u siebie. My mamy Frontex, inne nowe kraje jeszcze nie mają, więc zabiegają, używając tego argumentu, że dlaczego nam dawać drugą agencję, skoro już jedną mamy. Ale to nie jest do końca tak. Ja myślałam, że zostanie użyty taki doskonały argument wcześniej, przed podpisaniem traktatu lizbońskiego, bo to, co te negocjacje polityczne polegają na tym, że coś trzeba oddać, z czegoś trzeba zrezygnować, to wtedy się dostanie to, o co się zabiega. To nie jest tak, że jestem dobrze przygotowany i stoję w kolejce odpowiednio długo, albo pierwszy się zgłosiłem, to mam. Nie, nie, nie. To negocjacje polegają na tym, że z czegoś trzeba ustąpić. Więc doskonałą taką sytuacją przed podpisaniem traktatu lizbońskiego było ustąpienie z trzech miejsc w Parlamencie Europejskim, bo będziemy mieli o trzech posłów mniej. Myśmy te trzy miejsca stracili, nazwijmy to, za darmo. A mogliśmy je stracić, bo rzeczywiście trudno było je utrzymać, ale mogliśmy je stracić, w cudzysłowie, za instytut. Więc mogliśmy grać tak, jak ktoś gra w brydża, to wie, przegrywająca na przegrywającą, co się wtedy wygrywa. To zupełnie nie zostało rozegrane. Inne kraje powiedziały, no tak, Polska ma za dużo miejsc, to zabieramy trzy. Ale Polska na 54 posłów straciła trzy miejsca, a Niemcy na 99 posłów też stracili trzy miejsca. Więc widzimy, że to wcale nie było proporcjonalne w stosunku do liczby miejsc, które mieliśmy. I mogliśmy grać przynajmniej tymi miejscami do traktatu lizbońskiego w zupełnie inny sposób. Być może już mielibyśmy zatwierdzony instytut, ale teraz są inne możliwości, więc znowu negocjujmy, ale grajmy tak, żeby coś dużego uzyskać, ale z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.